Dzień dobry, z tej strony pan nauczanka, a dzisiaj poopowiadam wam o wynalazcach i ich wynalazkach. W każdej chwili oraz miejscu otacza nas technologia i wynalazki. Komputery, telewizory, samochody, prąd w gniazdku i nawet światło z żarówki. To wszystko zostało stworzone przez wynalazców na przestrzeni wieków. Proste mechanizmy wynalezione wiele tysięcy lat temu są podstawą dla bardzo skomplikowanych maszyn, z których korzystamy na co dzień. Zapraszam Was na kilkuminutową podróż w czasie. Przyjrzyjmy się zarówno największym, jak i tym mniejszym wynalazcom, którzy żyli na przestrzeni wieków. Za najwcześniejsze wynalazki ludzkości przyjmuje się te proste narzędzia, kamienne oraz kościane, którymi posługiwali się przodkowie ludzi już ponad 3 miliony lat temu. Ogień nie jest do końca wynalazkiem, ponieważ ogień istniał zawsze. Ludzie odkryli go, odkryli jego właściwości i nauczyli się, w jaki sposób używać go jako narzędzia. Około 100 tysięcy lat temu mieliśmy ogień już w dużej mierze pod kontrolą. Rozniecane przez człowieka płomienie, źródło ciepła i światła zapewniały oczywistą korzyść, podobnie jak zdolność nie tylko panowania nad nim, lecz rozpalania ognia z jednej iskry. Pierwszym przełomowym wynalazkiem było koło. Szacuje się, że zostało ono wynalezione około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą w Mezopotamii, przez znanych nam już z filmu o historii książki Sumerów. Wynalezienie koła umożliwiło skonstruowanie wielu maszyn oraz pojazdów. Ułatwiło to w znacznej mierze transport ciężkich przedmiotów. Od tej pory zarówno wynalazcy, jak i ich wynalazki zaczęły się mnożyć i mnożyć. Świetnym przykładem wynalazcy jest Leonardo da Vinci. Znacie go na pewno dzięki jego słynnym obrazom, takim jak Mona Lisa lub Dama z gronostajem. Ale czy wiecie, że da Vinci był bardzo wszechstronnym artystą? Stąd powstał termin człowiek renesansu, czyli osoba wszechstronnie uzdolniona. Nie dziwi więc fakt, że był on także wynalazcą. Próbował skonstruować wyprzedzające swoją epokę latające maszyny, czołgi oraz roboty. Jak możecie się domyślić, jednak w tamtych czasach nie miały one racji bytu. Jego najbardziej znaczącym wynalazkiem było niepozorne łożysko kulkowe, czyli taka część, która jest stosowana w niezliczonych urządzeniach mechanicznych. Znajdziemy je również w naszych komputerach, samochodach, czy chociażby w obrotowych krzesłach, na których spędzamy często większość dnia. Z kolei najbardziej znanym wynalazcą na świecie jest Thomas Edison. Już od najmłodszych lat przeprowadzał liczne eksperymenty, przez co nie był zbyt lubiany przez nauczycieli. Niezbyt przejmował się tym, czego miał się uczyć w szkole. Uczył się więc na własną rękę, szybko stał się sławny i założył własne laboratorium, gdzie wynaleziono m.in. płytę gramofonową, silnik, lodówkę czy przedmiot, który zrewolucjonizował życie wszystkich osób na Ziemi, czyli żarówkę. Jednak jednym z najbardziej niedocenianych wynalazców w dziejach jest Nikola Tesla. Młody inżynier zaczął cieszyć się dużym uznaniem jako człowiek potrafiący rozwiązać każdy problem. Pracował on już u wcześniej wspomnianego Thomasa Edisona. Tam zrewolucjonizował on sposób zasilania na prąd zmienny, taki jaki dzisiaj mamy w gniazdkach. Niestety, w wyniku konfliktu z niewyjaśnionych przyczyn, Thomas Edison bardzo źle potraktował i wyrzucił Teslę oraz nie zapłacił mu za jego wynalazek. Dodatkowo przywłaszczył sobie jego dzieło. Tesla jednak nie poddawał się i w późniejszym czasie skonstruował również turbinę wodną, pierwszego pilota oraz pierwsze zdalnie sterowane urządzenia. Ma on na swoim koncie ponad 300 wynalazków. Nikola Tesla jest również, wbrew obiegowej opinii, faktycznym wynalazcą radia, które powstało jako efekt jego eksperymentów z bezprzewodowym przesyłaniem energii. Włoch Guglielmo Marconi, bezprawnie wykorzystujący inne wynalazki Tesli, złożył wniosek patentowy kilka dni wcześniej niż Tesla i przywłaszczył sobie tytuł wynalazcy radia. W procesie, który zakończył się jednak już po śmierci genialnego wynalazcy, sąd przyznał mu rację. To Nikola Tesla, a nie Marconi, jest faktycznym twórcą radia.
Za polskiego odpowiednika Thomasa Edisona uznawany jest Jan Szczepanik. Początkowo ulepszał on aparaty fotograficzne. W swojej karierze stworzył on telektroskop, który jest uznawany za prekursor dzisiejszej telewizji. Oprócz tego wynalazł jeszcze papier światłoczuły i kamizelkę kuloodporną, którą w przyszłości ulepszyła wynalazczyni polskiego pochodzenia Stefanie Kwolek. Wynalazła ona bardzo odporny materiał Kevlar, dziś wykorzystywany właśnie do produkcji kamizelek kuloodpornych. Oczywiście nie jest ona jedyną kobietą, która zasłynęła jako wynalazczyni. Hayley Lamarr, utalentowana aktorka, podczas II wojny światowej opanowała system sterowania falami radiowymi. Wraz ze swoim przyjacielem opracowała technologię, która stanowi podwaliny dla tego, co w dzisiejszych czasach znamy jako Wi-Fi. Z kolei Mary Anderson po wizycie w Nowym Jorku zaniepokoiła się, że kierowcy podczas deszczu muszą wyglądać poza samochód. Wynalazła więc wycieraczki, bez których w dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie pojazdów. Ci ludzie, których wymieniłem, to tylko pojedyncze przypadki. Świat roi się od wielu utalentowanych wynalazców i wynalazczyń, którzy co chwilę tworzą coś nowego. Kto wie, może ktoś z Was również zostanie takim wynalazcą i zmieni świat? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Zapraszam Was również na grupę, gdzie znajdziecie materiały związane z moimi filmami. Trzymajcie się, cześć!